Do oglądania zaprasza pasaż handlowy Pełnia Zdrowia Online. Kupuj z kodem rabatowym PZ1. Witam serdecznie, z tej strony Natur Olka. Witam Was w Pełni Zdrowia od strony kulinarnej. Dzisiaj będę dla Państwa przygotowywać czekoladki. Czekoladki będą na bazie ziarna kakaowca. Ziarno kakaowca tak fajnie wygląda, tu już jest trochę pokruszone. Ziarno kakaowca ma bardzo dużo fajnych antyoksydantów, które korzystnie wpływają na organizm. Drugim składnikiem naszych czekoladek będzie mus kokosowy. O kokosie dużo chyba mówić nie muszę. Ma bardzo dużo fajnych właściwości, wręcz leczniczych na organizm. Zawiera bowiem m.in. kwas laurynowy, kwas kaprylowy, które korzystnie wpływają na układ pokarmowy. Natomiast jeżeli chcielibyście więcej zgłębić na ten temat, zapraszam do książki Bruce'a Fife'a, gdzie zgłębia temat kokosa. Dobrze, to przejdziemy teraz do wykonywania czekoladek. Będziemy roztapiać ziarno kakaowca. Wrzucamy naszą konsystencję do garka. Musimy teraz poczekać, aż nasze ziarna się rozpuszczą. Powolutku, stopniowo to będzie się działo. Damy do tego teraz łyżkę oleju kokosowego. Nam to fajnie się rozpuszczać i wygląda i pachnie jak rozpuszczona czekolada. Do naszego kakaowca dodajemy teraz mus kokosowy, żeby wszystko pięknie się połączyło. Składniki zaczynają nam ładnie się łączyć. Wygląda to wszystko jak po prostu rozpuszczona czekolada, ale wszystko jest naturalne, bez cukru. Mus kokosowy jest naturalnie słodki. Jeżeli chcielibyście, żeby czekoladki były bardziej rozpływające się w ustach, polecam dodać tutaj olej kokosowy. Masa już się prawie pięknie połączyła. Po dodaniu takiej większej ilości oleju kokosowego koniecznie trzeba trzymać takie czekoladki w lodówce i wyciągać wtedy, kiedy mamy na nie ochotę. Szykujemy sobie foremki, do których chcemy przelać nasze czekoladki. Ja użyję tutaj fajnych kształtów, takich, o, takie czekoladki będą. I takie foremki silikonowe, które wykorzystywane są również do muminek. Naszej masy czekoladowej możecie dodać taką ilość, jaka Wam się będzie podobała. Jeżeli mamy ochotę urozmaicić nasze czekoladki, możemy dodać do nich orzechy. Ja tutaj mam już przygotowane wcześniej wymoczone orzechy laskowe. Moczymy oczywiście, aby pozbyć się substancji antyodżywczych, m.in. lektyn. Także ja sobie tutaj dodam, ponieważ ja lubię orzechy. Możemy dodać cynamon, możemy dodać wiórki kokosowe. Ja tutaj mam jeszcze takie chipsy kokosowe. One są bardzo chrupiące, także na pewno dzieciakom sprawią satysfakcję i dodatkowe walory smakowe. Nasze czekoladki są gotowe. Teraz stawimy je do lodówki na co najmniej godzinkę, żeby nasze czekoladki pięknie stężały. Tutaj już mam gotowe czekoladki, tak to się prezentuje. Czekoladki są bardzo smaczne, dzieciakom naprawdę zasmakują, są pożywne, także życzę smacznego i do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję.
Do oglądania zaprosił pasaż handlowy Pełnia Zdrowia Online. Kupuj z kodem rabatowym BZ1.